Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj wracamy sobie do bardzo fajnych podstaw, które są potrzebne i będą się idealnie sprawdzały u osób, które mają objawy bólowe w obszarze przedramienia, jakieś problemy właśnie z okolicą mięśnia nawrotnego łbowego, który ma bardzo duży wpływ na to, jak pracuje nerw pośrodkowy. A więc, jeżeli właśnie pacjenci mają problemy z chwytaniem, wypada coś im z ręki, czują dolegliwości bólowe, jakieś mrowienie, drętwienie, szczególnie na tych trzech palcach i na śródręczu, a jednocześnie mają problemy właśnie z tym, żeby dłużej popracować. Coś im w tym przedramieniu już nie pasuje, ono nie jest tak jak wcześniej, to będzie to fajna praca, żeby sprawdzić, ocenić pracę mięśnia nawrotnego obłego i przy okazji zrobić fajną terapię, która będzie oparta głównie na takich technikach mięśniowo-powięziowych, które przedstawiamy na kursie masażu tkanek głębokich. Ale dorzucimy sobie taki mały smaczek neurodiagnostyczny, żeby było po prostu fajnie. Także zapraszam was na materiał, gdzie modelką była Julka i was prowadzimy właśnie w pracę z przedramieniem i okolicą dołu łokciowego. Miłego oglądania. Dobra, także mamy mięsień nawrotny obły, który jak widzicie jest w okolicy dołu łokciowego. Tak naprawdę on tworzy ten dół łokciowy. Przyczepia się do kości ramienia, dokładnie do nakłucia przyśrodkowego, a następnie do kości łokciowej. Jak sobie go teraz wyizolujemy, to mamy właśnie taką strukturę, która ma dwie głowy. I jest to bardzo istotny mięsień, głównie pod kątem tego, że będzie przez niego przechodził nerw pośrodkowy. I jest to dla nas bardzo główny, jeden z głównych punktów zaczepienia w sytuacji, kiedy mamy pacjentów, którzy narzekają właśnie na problemy z chwytem, na drętwienia palców, na właśnie problemy gdzieś z ręką, z dłonią, objawy, które imitują trochę ciśnienie nadgarstka, to bardzo często będzie to praca z tym mięsiem dawała fajne efekty. Więc dobra, przejdźmy w takim razie do pracy. Co ciekawe, mięsień też będzie wykonywał funkcję pronacji i zgięcia łokciowego. I zobaczcie, to jest ta pozycja, w której my spędzamy naprawdę dużo czasu. Tak? Przed komputerem, odpoczywając, bardzo często właśnie pronacja, zgięcie w łokciu, więc ten mięsień będzie bardzo często po prostu w dużym skróceniu. Natomiast takich ruchów typu pełen wyprost, supinacja, rozciągnięcie, no my oczywiście w ciągu dnia, wiecie, mamy mało takich ruchów, tak? Takich otwarcia, takiej rotacji zewnętrznej, supinacji, stąd po prostu będzie dochodziło często do przykurczów w tym miejscu. Więc po prostu informacje dla osób, które dłużej spędzają tak, czasami po prostu zróbcie pozycję antagonistyczną. Supinacja, otworzenie, kilka głębszych wdechów i nawet będziecie czuli takie rozciąganie tu, gdzie ten mięsień biegnie, tak? Bo to jest jego przebieg, mniej więcej dwie moje, bardziej może w ten, no może być to w ten sposób, dwa moje palce, to jest mniej więcej szerokość tego mięcia, tak? Nadkłucie przyśrodkowy i później kość łokciowa. Ruchy, które wykonuję, hop. Więc jak przyłożymy sobie ręce, słuchajcie, prostopadle, to my to też poczujemy o taką strukturę, która nam przeskakuje tutaj pod palcami. I ja właśnie teraz ślizgam się po właśnie mięśniu nawrotnym obłym. Jak proszę Julkę, żeby zrobiła pronację, to ona mi się bardzo fajnie pod palcami napnie. Dobra, więc zrobimy sobie, słuchajcie, masaż tutaj tego obszaru. Rozluźnimy sobie tego bardziej terapię manualną tkanek miękkich. To są techniki, które my wykorzystujemy na masażu tkanek mokich i się bardzo fajnie sprawdzają u osób z problemami z kończyną górną objawami ala cieś nadgarstka. Dorzucimy do tego sobie testy nerwomięśniowe, żeby sprawdzić, czy może ten mięsień jest niewydolny, a może nadmiernie napięty, a może kompensuje jakąś pracę, dlatego że może okazać się, że ten mięsień jako jeden ze zginaczy stawu łokciowego i właśnie pronatorów będzie tak naprawdę kompensował pracę innych zginaczy, bicepsa choćby. Czy będzie też wspomagał pracę tutaj zginaczy tak naprawdę całej ręki, więc w sytuacji, kiedy na przykład będziemy jakieś problemy ze zginaczami, one będą niewydolne, mieliśmy jakieś urazy, stłuczenia palców, złamania palców i tak dalej, to się może okazać, że te zginacze palców nadgarstka są niewydolne i nawrotny obły będzie kompensował ich pracę, dlatego że będzie też wspomagał pracę zgięcia w stawie łokciowym, co może w konsekwencji doprowadzić do kompresji na nerw pośrodkowy i problemów, o których mówiłem wcześniej. Dobra, zróbmy sobie testy. Dobra, na początku możemy oczynić oczywiście, czy dana osoba, z którą pracujemy, ma pełen wyprost w stawie łokciowym. Jak tutaj wygląda? Tutaj widzimy, że tego zakresu ruchu jest dużo. Jak ktoś ma przeproste, ok, niech ma. Jeżeli jest jakiś przykurcz zgięciowy, no to już nam może zainteresować fakt, może ten mięsień będzie mocno pracował. Sprawdzamy sobie też ruchy pronacji, supinacji. Nawet pod kątem, ile tego ruchu jest, powinno oczywiście być tak, że dłoń powinna spokojnie, wiecie, być skierowana do sufitu, spokojnie powinna być skierowana do podłogi, więc nawet nie oceniamy sobie dokładnie ilość tego ruchu,
ale czy jest możliwe właśnie odkręcenie tej ręki, plus jak ten ruch wygląda. Czy jest to miękki, elastyczny, sprężyniony ruch, tak jak tutaj widzicie, taki klasyczny, więzadłowy, z krótko narastającym ruchem końcowym. OK. I tutaj pronacja też super. Jeśli chodzi o test nerwowy mięśniowy tego mięśnia, to oczywiście wykonujemy maksymalną pronację. Staramy się, żeby pacjent miał rozluźnione palce, rozluźniony kciuk, rozluźnię sobie tutaj też ramię. Utrzymujemy sobie tą pronację. Ja chwytam w tym momencie część dykstalną i proksymalną przedramienia i idę, ty się patrzysz przed siebie, i idę sobie do rotacji zewnętrznej, tak? Czyli idę sobie do supinacji. Trzymaj. No i widzimy, że Julka może spokojnie tą pozycję utrzymać, a jak sobie ten mięsień pomanipulujemy, wykorzystam sobie manipulację na wrzecionka, trzymaj, nie pozwól, to odpuszcza nam bardzo fajnie pozycja, czyli widzimy, że mięsień ten jest normotoniczny. Zobaczmy sobie drugą stronę i widzimy, że jest miękko, elastycznie, tak naprawdę fajna pronacja, jak widzicie, część dłoniowa do podłogi, supinacja, część dłoniowa do sufitu, dodatkowo miękki, elastyczny ruch w obu kierunkach. Utrzymaj pronację, staraj się, żeby pacjenci nie kompensowali tego ruchu przez pracę zginacze ręki nadgarstka. Patrz się przed siebie, rozluźnij, nie pozwól, działa i znowu manipulacja na wrzecionka, trzymaj i odpuść na fajnie. Jak robicie manipulację, staracie się rzeczywiście wtopić w te tkanki i zbliżyć do siebie. Oczywiście, jak ktoś robi test ruchów mięśniowych, sama palpacja, zakres ruchu, jakość tego ruchu powinna w zupełności wystarczyć, nałożona na wywiad, w którym przychodzi pacjent, a później testy przesuwu, które będziemy na chwilę zrobić, w większości przypadków w zupełności mam wystarczą. Dobra, tutaj nie mamy po pierwsze ani żadnych objawów, nie masz, no nie? Tak, ani żadnych objawów, jest miękko elastycznie, więc po prostu pokażę Wam, jak z tym obszarem warto pracować, natomiast nie będziemy spodziewać się jakichś super efektów, bo tutaj jest wszystko w porządku. Połóż się na plecki. Oczywiście fajnie byłoby dokładnie wiedzieć, gdzie ten mięsień jest i gdzie ja będę pracował, żeby po prostu pracować bezpośrednio nad nim, jeżeli jest problematyczny. Więc pozycja lekkie zgięcie, pozycja neutralna przedramienia, wejdźcie sobie, pamiętajcie, tak przyczep, tu jest przebieg tego mięśnia, świetnie. Sprawdzam, układam ręce prosto, padle względem jego przebiegu, lekki ruch do bocznym środkowo i czuję pod palcami, chcę się upewnić, pacjent pronacja. I widzę, że się pięknie pod palcami napina. Jest to na pewno mięsień nawrotny obły. Super. Jeżeli z nim pracujecie, chcecie poprawić jego elastyczność, chcecie odbarczyć nerwy, które biegną w nim i w okolicy, no to oczywiście chcecie pracować na maksymalnym wyproście, który jest możliwy i też komfortowy, niebolesny dla pacjenta, tak? Jak już mamy taką pozycję, tu Julki, to jest max, pełen wyprost, sprawdzam sobie przesuwalność tkanek do nadgarstka, do barku, mogę sprawić na różne głębokości, na początku bardzo powierzchowna praca, widzę, że się świetnie przesuwa, trochę głębiej i jakieś lekkie ograniczenie ruchomości mamy. Tu praktycznie u każdego możecie spodziewać się lekkie ograniczeń, dlatego że po prostu no, dużo tej pozycji siedzenia i stukania, czy to w telefon, czy to w laptop po prostu jest, nawet Julka przed chwilą jeszcze była oderwana od laptopa, więc jest to oczywiście normalna sprawa. I później będę pracował sobie od technik bardziej globalnych do technik bardziej lokalnych. Tutaj jesteście też w okolicy nerwu pośrodkowego, więc starajcie się jakoś bardzo mocno nie kompresować tego obszaru, a jeżeli nawet to robicie, to cały czas miejcie z pacjentem kontakt, czy przypadkiem nie ma jakichś dziwnych wrażeń na palcach, jakieś drętwienia, mrowienia i tak dalej. Jeżeli tak, to po prostu zróbcie to lżej albo zróbcie sobie chwilę przerwy. Dobra, szukam kierunku recepcyjnego, tu ewentualnie jest to kierunek do głowy, do ramienia i sobie wjeżdżam w te tkanki pracując. Miękka pięć na początek, przed ramię to będzie troszeczkę za dużo tutaj i jednocześnie możecie dorzucać ruch lekkiej supinacji, żeby ten mięsień jeszcze rozciągnąć, tak, jeszcze bardziej. A ja Wam przy okazji powiem, że jeżeli macie pacjenta, który ma takie objawy, związane właśnie z tym drętwieniem, mrowieniem palców, być może jakimś wypadaniem z dłoni, to oczywiście może to być problem z ścieżką nadgarstka, wtedy warto sobie ocenić sam nadgarstek, jak to wygląda, natomiast może być to kompresja nerwów gdzieś powyżej, tak? To nie musi przedramię, to może być obszar kompleksu barkowego, może być obszar mięśnia piersiowego mniejszego, tak? Może być to obszar samego dołu nadobójczykowego tutaj, może być to obszar mięśni pochyłych albo jakiś problem z odcinkiem
szyjnym, więc tych możliwości jest kilka, albo nawet jeżeli znajdziecie obszar, który jest rzeczywiście objęty, problematyczny, bo ten mięsień nam wychodzi, że jest hipertoniczny, jest ograniczenie ruchomości tkanek, jest duże ograniczenie ruchomości tkanek, jest brak zakresu ruchu pełnego, to pamiętajcie, że tych problemów może być więcej. Nikt nie powiedział, że jest tylko i wyłącznie jeden obszar, gdzie ten nerw jest podrażniony. Może być więcej. Tym bardziej, jeżeli macie osobę, która dużo pracuje, to oprócz tego, że wiecie, jest ta pronacja, jest to zgięcie w łokciach, to często jest duże napięcie w klatce piersiowej, jest duże napięcie w odcinku szyjnym, szyja jest pogięta do przodu, jest pogłębiona tutaj kifoza, jest jakby wypłaszczony, może być ten odcinek szyjny, jest pogłębiona kifoza piersiowa, duże napięcie w obszarze górnego otworu klatki piersiowej, więc tych możliwości, gdzie te nerwy mogą być podrażnione albo naczynia, jest sporo. Dobra. Jak już sobie pracowałem bardziej globalnie, mogę sobie oczywiście wjechać technikami. Czy to paliczki, tu się bardzo fajnie sprawdzają, bo ten obszar jest niewielki, który chcę opracować, czyli idę sobie od kości promieniowej łokciowej do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Tutaj te techniki nawet można było pociągnąć na środkową stronę ramienia, dlatego że napięcie w przegrodzie, które mamy pomiędzy ramiennym a tricepsem, też może przekładać na to, co się dzieje tutaj w naszych zginaczach i w mięśniu nawrotnym obym. Więc czasami można też sprawdzić, jak wygląda tutaj temat ramienia i sobie z tym ramieniem popracować, czy to paliczkami, czy to opuszkami palców. Wiemy, że w przegrodach międzymięśniowych bardzo fajnie sprawdza się praca opuszkami palców, tak? Ale wracając do naszego nawrotnego obłego, pracujemy sobie tutaj paliczkami, czy to opuszki palców. I tak samo zobaczcie sobie, idę od lekkiej pronacji do supinacji, do rozciągnięcia, od zgięcia cawia łokciowego do wyprosu, tak? Czyli z takim razem masażem funkcyjnym można sobie to połączyć. Ten nasz masaż tkanek głębokich. I tak to wygląda. No i tak naprawdę, już jeśli chodzi o sam koniec, to jakbyście na przykład znaleźli jakieś bardzo mocno tkliwe miejsce na tym mięśniu nawrotnym obłym, które będzie dawało taki charakterystyczny ból rzutujący, tak że wy dotykacie sobie i zaczyna ten ból się rozlewać albo promieniować sobie do ręki, ale to nie jest taki ból jak związany z podrażnieniem nerwu, czyli to nie jest prąd do palców, to możecie poszukać tego miejsca problematycznego, skompresować sobie go opuszkami palców, poszukać sobie miejsca, które jest najbardziej tkliwe dla pacjenta i w takiej subiektywnej skali bólu on odczuwa to na 7, 8, 9, a później ruchem, czy to właśnie pronacji, czy zgięcia w stawu łokciowym, czy delikatnie ruchu w stawie ramiennopodkowym, poszukać pozycji relaksującej. Jest to tak zwane techniki pozycyjnego rozluźnienia i w nich trochę poczekać, minutkę, czasami dwie minutki, do takiego uczucia pulsowania pod palcami. To będzie taki efekt, że te tkanki rzeczywiście rozluźniły się bardzo fajnie, a następnie sobie wróci do pozycji wyjściowej, tak? Czy nie na siebie kompresuje i pacjent czy drogi wyjściobólowe, a ja tam trzymam, tylko kompresuję, rzeczywiście przez chwilę jest niefajnie, ale później pozycją szukam tego miejsca, które jest komfortowe, aż mi to fajnie rozluźni. I później mogę sobie dorzucić taki bardzo fajny, lokalny, konkretny bodziec, jakim jest po prostu taki masaż poprzeczny, gdzie właśnie szukam tego mięśnia nawrotnego obłego, mogę w delikatnym skróceniu i powoli sobie przeskakuję po nim od techniki aktywnej, rozciągnięcie, czyli sobie przetaczam się, pociągam i powoli sobie pracuję tak, żeby to w miarę komfort dla pacjenta na całej długości tego mięśnia. Fajnie tą pracę też łączyć z pracą na błonę międzykostną, która rozciąga się między właśnie kością łokciową a promieniową. Też bardzo fajny efekt daje i właśnie z tą przyśrodkową stroną ramienia, o której Wam mówiłem wcześniej. I oczywiście, jeśli chodzi o zalecenie, taki masaż poprzeczny, czy taką pracę, wiecie, można samodzielnie sobie robić tutaj, dlaczego by nie, ręka rozluźniona, ja sobie szukam i pracuję sobie z tym mięśniem, szukam kierunku sekcyjnego, więc można pacjentom zalecić coś takiego. No i oczywiście ruchy rozciągania, tak, żeby po prostu poprawić tą elastyczność, kiedy ja sobie rozciągam maksymalnie to i sobie oddycham.
I tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli mieliście ograniczenie ruchomości, przetrapią, warto to zawsze sprawdzić, co się zmieniło, ilość ruchu, jakość ruchu. Jeżeli mieliście zaburzenia toniczności mięśniowej, też warto sobie to sprawdzić, czy Wam się poprawiło, a następnie przy kolejnej wizycie, jeżeli taka będzie, ocenić sobie, czy ten efekt się nam utrzymuje, wraz oczywiście z subiektywną oceną pacjenta, jak to wygląda w jego kwestii, czy rzeczywiście jest fajnie, czy nie fajnie. I to tyle.